Cześć, w tym filmie postaramy się poruszyć obecną sytuację panującą na rynku kredytowym oraz jak ona się przekłada na obecnych kredytobiorców, jak i na osoby, które zamierzają skorzystać z kredytu hipotecznego. Dlatego też pozwoliłem sobie zaprosić eksperta kredytowego Jerzego. Cześć. Cześć, Robert. Oraz przygotowałem kilka pytań, które dosadnie pozwolą nam odpowiedzieć na często zadawane pytanie przez nas samych oraz przez naszych klientów, jak odpowiednio zareagować i w którym kierunku pójść, żebyśmy podjęli odpowiednią decyzję, jeśli chodzi o zakup nieruchomości na kredyt, czy też przeniesienia kredytu do innego banku. Jerzy, mógłbyś powiedzieć coś o sobie oraz co Cię skłoniło do nagrania tego materiału? No więc tak, od kilku lat zajmuję się finansowaniem tutaj osób prywatnych, jak i firmowych, no ale tutaj rozmawiamy głównie o kredytach hipotecznych, także hipoteki robię już ponad 3 lata. No troszkę się przewinęło w zeszłym roku, tego było bardzo dużo ze względu na duże zainteresowanie, które było oczywiście spowodowane niskimi stopami kredytowymi, więc dlaczego tutaj też się pojawiłem, tak? No to chciałem po prostu przybliżyć. No i odpowiedzieć na najczęstsze pytania, tak, które no, mi zadają, tak i pewnie też dla Was tutaj w biurze odnośnie kredytów. Dobra, to ja też podsumuję właśnie, że nie chcielibyśmy powielać codziennie tej samej informacji, bo zauważyliśmy, że nie ma takiej treści skondensowanej, gdzie jasno potwierdzi klienta w fakcie tym, że jednak w tym przypadku się nie zamyka, ma jeszcze inne rozwiązanie i możliwość. Dobrze, Jerzy. W takim razie przejdźmy sobie do samego początku. Pierwsze pytanie z mojej strony. Jak wzrost stóp procentowych wpłynął na raty kredytów i czy ma to przełożenie na naszą zdolność kredytową? No więc tak, już od, znaczy w zeszłym roku tak, stopy procentowe były na poziomie 0,2%, tak, więc no ten WIBOR był tak no 0,3 powiedzmy około, więc oprocentowanie takie nominalne kredytu wynosiło około 2,5%, więc ten kredyt dostać było bardzo łatwo. No i teraz stopy procent, WIBOR już wynosi prawie 7%. Tydzień temu tak było zebranie Rady Polityki Pieniężnej. Więc załóżmy, że to jest mniej więcej tak, raty się przełożyły, że ktoś płacił raty 1300-1400, bo więcej tak mniej więcej klienci chcieli płacić raty, to teraz rata wynosi już ponad 2000, nie wiem, 2400-2500. No. Tak to wygląda. Tak, zgadza się. To właśnie tutaj ja potwierdzę. 8 czerwca była kolejna podwyżka stóp procentowych o 0,75, czyli do 6 punktów procentowych. WIBOR na chwilę obecną 6,75. Dobrze, tutaj właśnie wspomniałeś o tym kredycie, bo sam powiem Ci, Jerzy, odczułem, jak wzrost stóp procentowych wpłynął na raty kredytów. Ja powiem Ci tak, ja ogólnie płaciłem 1200 zł. Tam załóżmy, przykryć tam ponad 200 tysięcy. Teraz już mam 2300. Dobrze. Czy polecasz przeanalizowanie warunków swojego kredytu i czy można je ewentualnie zmienić? Znaczy zmienić zawsze można, tak? Tylko zmiana oczywiście wiąże się po prostu ze zmianą banku. Czyli powiedzmy, jak już wziąłeś kredyt, to tak naprawdę z bankiem nic nie wynegocjujesz. Więc jeśli chcesz po prostu mieć lepsze warunki, to tak naprawdę zostaje Ci przeniesienie do innego banku i niekiedy to się opłaca. Jakbyś brał kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym, mając marżę na poziomie 2,8-2,9, bo też takie wtedy marże były, no to teraz wzrost wartości mieszkania, tak, znaczy wzrosła wartość mieszkania, więc Ty już tak teoretycznie masz 20% wkładu własnego, więc marży już możesz uzyskać nawet 1,6. Tak więc tutaj warto przeanalizować, czy się łapiesz na to i czy ewentualnie przenosząc kredyt do innego banku uzyskasz na tym. To wiesz, czasami nawet kilkaset złotych, 100 złotych nawet miesięcznie, to i tak w skali roku masz 1200, a koszt przeniesienia kredytu to jest koszt wyceny plus tam zmianę wpisów, nie wiem, około 600-700 zł, no może. No zgadzam się z Tobą, jak najbardziej. Musicie zwracać uwagę, liczyć swoje pieniądze, bo jeśli Wy ich nie policzycie, no to policzy ich ktoś inny. 100 zł też nie znajdziesz na ulicy. No dokładnie. Drukarki nie mamy takiej dla Pińskiej. Znaczy tak, no to może tak. Banki tak zarabiają, godzisz się na podwyżki 1000 zł co miesiąc, tak, ale możesz chociaż no to te 100 zł miesięcznie sobie obniżyć. Druga sprawa to i tak z Tobą zostanie, więc
na dłużej, więc to. A Jerzy, a uściślijmy teraz Twoją wypowiedź i powiedz mi, czyli tak, jeśli ja już podpisałem umowę kredytową z bankiem, nie mam możliwości negocjacji warunków tej umowy. Jaka możliwość teraz istnieje, że po prostu, jeśli nie mogę negocjować, jeśli ona jest niekorzystna, nie odpowiada mojej obecnej sytuacji finansowej, co w takim razie mogę zrobić? Znaczy słuchaj, jeżeli podpisałeś umowę kredytową i zakładam, że już wypłaciłeś kredyt, no to jak wypłaciłeś, tak no już umowa jest no już aktywna, więc tutaj tak naprawdę no z bankiem teraz nie wynegocjujesz nagle lepszych warunków, że ci zejdą na przykład nie wiem, z ubezpieczenia czy coś, więc no przepraszam, ale musisz już to płacić, ale możesz właśnie przenieść kredyt do innego banku. Oczywiście wiąże się to z ponowną analizą kredytową, więc w tym momencie powiedzmy znowu będziesz musiał wykazać swoje dokumenty finansowe, tak? Czy tutaj jak działalność prowadzisz, to tutaj już dokumenty finansowe typu tak, tutaj książka przychodów i tak dalej, PIT-y, ewentualnie tutaj zaświadczenie z pracy, jeśli masz umowę o pracę. No i wtedy po prostu analizując Twoje zarobki, tak, można przenieść. No tylko musisz wykazać oczywiście zdolność kredytową. Dobra. Powiedz mi, czy warto teraz zmieniać oprocentowanie zmienne na stałe? I czy mógłbyś podać, załóżmy, dwa przykłady z życia wzięte? No i tutaj jeśli chodzi o oprocentowanie stałe, to oczywiście czeka na nas kilka pułapek, takich pułapek kredytowych. Ze względu na to tak, wchodzi ustawa, znaczy ma wejść, która będzie pozwalała na wzięcie wakacji kredytowych, więc ty biorąc oprocentowanie stałe, jesteś związany z danym bankiem na 5 lat. I żeby zmienić swoje warunki, jedyną opcją, jaką masz, to jest przeniesienie kredytu do innego banku. Czyli masz na 5 lat, weźmiesz, chcesz mieć lepsze warunki, bo załóżmy, że ten WIBOR spadnie, no to albo czekasz te 5 lat i wtedy dopiero płacisz niższą ratę, albo przenosisz do innego banku. Ale pułapka czeka pierwsza właśnie jak bierzesz wakacje kredytowe. Bo bierzesz wakacje kredytowe, czyli jesteś osobą, która nie radzi sobie ze spłatą, więc od razu w BIK-u już masz zaległość. Nie wiem, jak oni dokładnie to rozwiążą, ale prawdopodobnie tak to będzie wyglądało jak przy COVID-zie, czyli będziesz miał zaległość i już nie będziesz mógł normalnie przenieść tego kredytu i zostaje ci płacić tą ratę, jaką masz, bo oczywiście jesteś niewypłacalny, więc będziesz musiał sobie się produkować przynajmniej pół roku, żeby to po prostu twoją sytuację poprawić i dopiero wtedy będziesz mógł przenieść kredyt. Więc czy opłaca się w ogóle oprocentowanie stałe? To zależy też, bo zależy też ile podniosą nam jeszcze stopy. Jeżeli one nie podrosną znacznie, no to niekoniecznie będzie ci się to opłacało. No chodzi opinia, ja nie chciałbym tutaj wróżyć z kuli, że jednak no i w tym roku prawdopodobnie to będzie na poziomie około 8-9%, a stopy tak zaczną spadać dopiero pod koniec 2023, ale to tylko takie są wstępne dane. My tutaj nie opieramy się na tym, bo wiadomo, że nie zaprojektujemy tego i tak dalej. No ale załóżmy, że teraz tak, słuchaj, teraz masz oprocentowanie stałe około 8%, bierzesz te 8%, jeszcze mamy 2% podwyżki stóp procentowych, no to już masz WIBOR na poziomie 8% plus marża, więc koniec końców ci się to opłaca te oprocentowanie stałe i w razie czego, nie biorąc wakacji kredytowych, za rok czasu przenosisz kredyt do innego banku. To Jurku, mógłbyś uściślić, to z czym jest związane wzięcie tych wakacji kredytowych? Jeśli ja załóżmy mam kredyt na oprocentowaniu stałym, teraz załóżmy w ING i jeśli skorzystam z wakacji kredytowych i co to dokładnie są te wakacje kredytowe? Znaczy wakacje kredytowe w tym momencie jest taki projekt, że na jeden miesiąc raz na kwartał będziesz po prostu mógł odroczyć sobie spłatę. Ta rata ci nie znika, ona po prostu się po prostu przesuwa w czasie, ale ty nie musisz nic płacić. Czyli tak naprawdę no, odkładasz no, nieuniknione, ale przez ten czas możesz zrobić nadpłatę, dzięki czemu no, po prostu oszczędzasz na odsetkach. A jak to się przekłada, można powiedzieć, na to właśnie przeniesienie tego kredytu do innego banku w razie W? Jeśli skorzystam z tych wakacji kredytowych. Jeżeli skorzystasz z wakacji kredytowych, to tak jak mówiłem, w BIK-u robi ci się zaległość. Druga sprawa, bank widzi, że ty sobie nie radziłeś ze spłatą, wziąłeś wakacje kredytowe. Nie radzisz sobie ze spłatą. Tak załóżmy, że masz słabsze miesiące, tak? Nie radzisz sobie ze spłatą, więc bierzesz wakacje kredytowe. Bank to widzi, więc nie chce takiego klienta, który sobie nie radzi ze spłatą kredytu, czyli swoich zobowiązań. Przyszłego banku to też jest takie żółte światło już. No żółte albo nawet czerwone. Okej, dobrze, że o tym wspomniałeś. Powiedz mi, Jurku, czy można negocjować warunki umowy jeszcze właśnie przed udzieleniem tego kredytu?
Tak, no to tu wielokrotnie udało mi się... I czy mógłbyś podać jakiś przykład? Wiesz, udało mi się kilkukrotnie obniżyć marżę. W kilku bankowych, oczywiście nie każdy bank godzi się na negocjacje. Są banki, które sztywno mają swoje regulaminy i nie da się u nich nic nie wynegocjować. Natomiast zdarzyło mi się, że wynegocjowałem na przykład, nie wiem, wycenę nieruchomości za darmo, obniżkę marży tam o 0,2, ale mieliśmy kontrpropozycję innego banku, czyli bank X daje nam marżę 2,0, bank Y chce mieć klienta, więc daje marżę o 0,1 na przykład niższą niż bank X. Tak. Dobra. Jerzy, powiedz mi, czy doradzałbyś klientom oprocentowanie stałe czy zmienne? Mam na myśli klientów aplikujących o kredyt mieszkaniowy w tym momencie i czy byś mógł podać się przykład realnego klienta? Znaczy w tym momencie tak, w zależności jaką masz sytuację w tym momencie finansową. Jeśli, załóżmy, masz umowę o pracę, zarabiasz te 5 tysięcy na rękę, no to załóżmy, już nie jesteś gotowy na wyższą ratę, a już interesuje Cię konkretna nieruchomość. I załóżmy, jakby teraz skoczyły te stopy procentowe jeszcze o 2% do góry, no to dla Ciebie to będzie duży cios w budżet. Więc wtedy brałbym oprocentowanie stałe, jesteś zabezpieczony, bo z Tobie i tak na pewno nie spadną w najbliższym czasie. Więc sobie zamrażasz to na 5 lat i liczyć, nie bierzesz po prostu tych wakacji kredytowych i za ten rok sobie ten kredyt przenosisz, obniżasz koszt jego. Więc teraz tak, a natomiast jeżeli masz prowadzić działalność gospodarczą i wiesz, sobie wiesz, optymalizujesz podatki, tam wiesz, coś wpisujesz w koszty, no to już tego przeniesienia nie zrobisz, bo nie masz dochodu i bardzo możliwe, że tej zdolności nie będziesz miał. Więc wtedy brałbym to oprocentowanie zmienne. Dobrze. Też często zadawane pytanie i pojawiło się ostatnim czasem mnóstwo takich informacji, że jeśli ktoś weźmie oprocentowanie stałe, to już się zamyka na 5, 7 bądź 10 lat, w zależności jaka jest oferta z banku. Ja bym chciał, żebyś Ty, Jerzy, powiedział, jak to faktycznie jest z tym oprocentowaniem stałym i czy dana osoba zamyka się, korzystając z tego oprocentowania stałego. Tak, zamykasz się w danym banku, czyli załóżmy, że bierzesz w banku X ofertę na 5 lat, no to po 2 latach nie możesz w tym banku X wziąć sobie oprocentowania nagle zmiennego, bo WIBOR będzie wynosił 4, więc nie ma nawet takich szans, więc zostajesz zamrożony, natomiast możesz przenieść ten kredyt i wtedy po prostu normalnie możesz sobie refinansować, tak naprawdę nie ma limitu, bo też słyszałem, że ktoś mówił, że piszą na forach, że możesz tylko 2 razy przenieść kredyt. A to nie jest prawda, tak więc możesz sobie przenosić ile chcesz, tylko to się wiąże oczywiście z kosztami, czyli po raz kolejny. A jakie to są koszty? Czyli tak jak mówiłem wcześniej w pytaniu, wspominałem, tak? Czyli to jest, jeżeli to mówimy o mieszkaniu, to jest 400 zł za wycenę, no chyba, że już mamy swój operat już wykonany, więc ten operat jest ważny, ten rok czasu, więc może ten koszt odejść, no i koszty po prostu w sądzie, tak wykreślenie tej hipoteki i wpisania nowej. Dobra. A powiedz mi, właśnie mamy te oprocentowanie stałe i załóżmy, wspomniałeś tutaj wcześniej, że dowolna ilość, a co jeśli w przypadku, dużo osób też pyta, jeśli te stopy w 2023 roku zaczną spadać, to samo zdolność kredytowa Polaków się poprawi? Tak, do tego właśnie, bo w tym momencie, no to powiedzmy taki młody człowiek, który zarabia tam 3000, no to nie jest w stanie sobie za dużo pozwolić, więc rok temu każdy praktycznie mógł sobie wziąć kredyt, w tym momencie już nie bardzo, no jeśli te stopy oczywiście zmaleje, no to zmaleje koszt raty, koszt tego kredytu, rata będzie niższa, więc każdy będzie mógł sobie pozwolić na wyższą kwotę, więc tak, ta zdolność wzrośnie. Dobra, a powiedz mi w takim razie, dla kogo jest to oprocentowanie stałe? I czy właśnie jeszcze raz to powtórzę się, czy mógłbyś podać przykład? Załóżmy, czy ja, jeśli jestem osobą, która pracuje na działalności gospodarczej, tak, prowadzi działalność JDG, czy dla mnie oprocentowanie jest stałe, dobre, zmienne? Oczywiście, a załóżmy, czy dla osoby, która pracuje na etacie, co jest Robert, to jest taki po prostu troszkę hazard, wiesz, bo ty po prostu ryzykujesz, tak? Bank też sobie daje często dodatkową marżę, aczkolwiek teraz banki same proponują bierzcie oprocentowanie stałe, bo banki wiedzą, że to się długo nie utrzyma i zamrażają sobie takiego klienta, zwłaszcza jak weźmie te wakacje kredytowe, bo on już nie przeniesie i przez 5 lat będziesz płacił to oprocentowanie 8-9%. No i tutaj Ci przerwę i czy załóżmy, bo też pracujesz w większej firmie, zauważyłeś, czy ludzie są skłonni do przenoszenia kredytów, czy jednak jeśli się zdecydują na daną opcję, to przy niej zostają?
Wiesz co, najczęściej jak już masz cyferki w tym momencie, to tak. Jak masz po prostu cyfry, że zaoszczędzisz 200-300 zł miesięcznie, tak, to nie są skłonni przenieść. Tylko kolejny problem jest taki, że czasami nie ma tej zdolności już. Czyli w 2021 roku byłeś w stanie sobie pozwolić na 300 tysięcy, a w tym masz 300 tysięcy kredytu, a w tym roku nie jesteś w stanie go przenieść, bo twoja zdolność spadła. Czyli jak brałeś na styk, to teraz nie przeniesiesz. Jerzy, a w takim razie o ile spadła zdolność kredytowa od początku podwyżek stóp procentowych? Szacuje się, że niby już 60%. No 50 na pewno, bo robiłem kredyty z dochodem 5 tysięcy, klienci dostawali 500 000. Tak, w tym momencie trzeba zarobić 9 tysięcy, żeby dostać 500 000. To ja właśnie o to się spytam Ciebie w następnej części. Jurku, jak myślisz, czy stopy procentowe będą wciąż rosnąć i do jakiej wysokości? Znaczy wiesz, tutaj to już takie pytanie to jastrzębie, tak? Glepińskiego, ile one będą wzrastały. Pamiętam przecież teraz mówił, że już jesteśmy przy końcu tych podwyżek, a rok temu mówił, że już że w tym roku stopy na pewno nie wzrosną, więc... No tak, ja tutaj też chciałbym powiedzieć od siebie, że byliśmy zapewniani jeszcze w sierpniu, że żadnych podwyżek stóp procentowych nie będzie, a już w październiku czy we wrześniu była pierwsza podwyżka. Teraz już mieliśmy ostatnio 8 czerwca 9 z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Ja myślę nawet, że nie ma sensu tych ludzi zadawać takim pytaniem. No nie ma. Moim zdaniem tak czy tak inflacja jest teraz na poziomie 14%. Oni mają świadomość tego, że są zmuszeni do podwyższenia tych stóp procentowych, bo inaczej gospodarka nie wytrzyma, tak? Trzeba zmniejszyć ten cały, można powiedzieć, konsumpcjonizm, ale tak czy tak znaleźliśmy się w fajnych czasach, bo pojawił się ten cykl koniunkturalny, na który również nałożyła się ta pandemia. Teraz co dalej, czy na jesieni będzie COVID 2.0? Też no to jest nie wiadomo, za dużo zmiennych, tak? No, tak. Także, ale no, tak jak się spotkaliśmy odnośnie tych kredytów, to ewentualnie co możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć i co nas czeka, tak? Co możemy zrobić, żebyśmy byli świadomi, co możemy robić z naszymi zobowiązaniami. Jurku, okej, w takim razie co byś doradził, na przykład dla mnie chcę wziąć kredyt hipoteczny, sprawdziłem już swoją zdolność kredytową, mam ją i od czego powinienem zacząć? Znaczy słuchaj, ja bym sprawdził jeszcze raz, tak? Czyli ty jednak... Słuchaj, z tygodnia na tydzień się zmienia po prostu. Jak badałeś zdolność, nie wiem, 2 tygodnie temu, to dzisiaj już masz inną, bo kalkulatory nie są też tak jak stopy procentowe były tydzień temu zwiększane, to teraz automatycznie też każdy kalkulator kredytowy jest zmieniany. Więc zdolność tak naprawdę od razu trzeba jeszcze raz sobie przeliczyć. Najlepiej skorzystać z doradcy eksperta kredytowego. Bo wiadomo, a teraz wejdę ci słowo. Czy właśnie mógłbyś powiedzieć dlaczego? Bo ja załóżmy, każdy kredyt brałem mu właśnie doradcę kredytowego czy eksperta kredytowego, no po prostu z twojej profesji, tak? I dlaczego właśnie skorzystać z takiej osoby, a nie iść od razu bezpośrednio do własnego banku? Znaczy jeszcze wcześniej, powiedzmy rok temu, to powiedzmy każdy dostawał, więc powiedzmy załóżmy, chcesz mieć w swoim banku, idziesz do swojego banku, nie ma zbytnio wielkiego problemu, tylko wtedy też no, czekało się na ten kredyt. Natomiast w tym momencie już tak jest w tych bankach, ciężko dostać ten kredyt, że jeden bank ci odmówi, drugi ci obetnie kwotę, że idąc do eksperta kredytowego, to masz od razu, nie dość, że masz porównane kilka ofert w jednym miejscu, to od razu ekspert ci powie, w którym banku masz największe szanse. I od razu składa ci na przykład dokumenty do 3 banków jednocześnie i masz 3 decyzje. I masz w czym wybierać. A nie czekasz w swoim banku miesiąc czasu, przepada ci nieruchomość i tyle. Więc tutaj wszystko ci załatwia ekspert. W jednym banku masz, znaczy w jednym miejscu masz 3 banki jednocześnie procesujesz. Czyli jednak ty byś był skłonny, żeby skorzystać właśnie z usług takich osób jak ty? No dokładnie, no tak, no to po to też. Czy to jest darmowa konsultacja, jak to wygląda? Usługa jest darmowa, jeśli chodzi o to, tak, spotkanie ze mną nic nie kosztuje, konsultacja ze mną nic nie kosztuje. Ja oczywiście też nie pracuję za darmo, tutaj wynagrodzenie już dostaję od banku bezpośrednio, czyli robimy kredyt w banku X, to bank X mi płaci, jak robimy kredyt w banku Y, to płaci mi bank Y. Powiedz mi Jerzy, czy teraz w ogóle warto brać kredyt hipoteczny? Wiesz, to już zależy, tak? No bo czasami jesteśmy zmuszeni. No, mam teraz klientów, co chcą dokończyć budowę domu. No to
Masz do wyboru, albo bierzesz teraz kredyt przy tych wysokich stopach, albo po prostu, nie wiem, no, dalej wynajmujesz. Najważniejsze, że mają zdolność. Trzeba przeliczyć, tak? To ci się bardziej opłaca. Tak? No, ja oczywiście konsultacja ze mną nic nie kosztuje, no to ja powiem, ile to kosztuje, z czym to się wiąże. I już trzeba po prostu wtedy sobie, ja mogę wykonać symulację, tak? Czy to ci się opłaca, czy nie. Jerzy, spotkałem się w ubiegłym roku z takim zjawiskiem, ja już sobie pozwolę odłożyć, zjawiskiem, że spora część osób młodych kredytowała się na kwotę 500 tysięcy, 600 tysięcy, bo wiadomo, był tani kredyt w postaci tego kredytu hipotecznego. Czy załóżmy już w tym drugim kwartale, widzisz u siebie w firmie, że są wciąż te młode osoby od 20 do 30, od 20 do 30 lat? Znaczy, wiesz co, są młode osoby, tylko młode osoby, niektóre mają zwykłą umowę o pracę, tylko to są osoby już młode, które prowadzą działalność gospodarczą. Inne przykład zajmują się, są z branży IT. Tak? To są osoby, które zarabiają już ponad 10 tysięcy i takie osoby są w stanie sobie pozwolić na kredyt. Natomiast osoba, która zarabia te 3 do 4, to tak naprawdę no, są przy obecnych cenach mieszkań na niedużo sobie są w stanie pozwolić. Dokładnie, bo weźmy teraz pod uwagę, że większość młodych osób jednak kupuje nieruchomości w największych miastach Polski. Średni zakup nieruchomości w tym większym mieście, dobrej nieruchomości, w nowym budownictwie, w dobrej lokalizacji, to jest kwota około 500 tysięcy złotych. I teraz właśnie Jerzy, powiedz mi, ile ja muszę zarabiać, jeśli jestem singlem, czy też jestem w związku małżeńskim, bez dzieci, żeby wziąć kredyt na kwotę 500 tysięcy? No czyli załóżmy tak, kwota kredytu 500 tysięcy, czyli kwota zakupu ponad 600. Czyli musisz, zakładając już, że dysponujesz 20% wkładem własnym, no to tutaj ostatnio... Ja teraz przerwę. Tak? I teraz jaki jest, Jerzy, minimalny wkład własny? 10% jeszcze. Jeszcze 10%? Jeszcze 10%. A w jakich bankach? No słuchaj, no to kilka banków ma 10%, wiesz, to tak naprawdę w COVID-zie było tak, że dużo banków się wycofało, w tym momencie tak naprawdę mało który bank nie robi na 10%. Oczywiście czyli to jednak jest... zależy im na klientach. Tak, ale to jest trochę droższa marża, więc bank też troszkę więcej zarabia na tym. Także 0,5% minimum w marży jest wyższe, jeżeli masz 10% wkładu. Czyli nie dość, że musisz wziąć większy kredyt, to jeszcze płacisz wyższą marżę. Dobra. Możesz dokończyć się, że właśnie... Tak, jeśli chodzi o tak, ile musisz mieć na pół miliona, bo rok temu robiłem klientom, to wystarczyło, że zarabiali 5,5 i dostawali pół miliona kredytu. W tym momencie to sprawdzałem ostatnio w kalkulatorze, bo już ciekawy byłem, jak to wyjdzie po tych podwyżkach ostatnich, no to trzeba mieć 9 tysięcy w górę. I to tak, wiesz, to tak na styk, jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czy Bóg się zgodzi. Powiedz mi, Jerzy, bo też często zadawane pytanie przez klientów, jak ta zdolność kredytowa jest liczona? Załóżmy, jeśli mam umowę o pracę, bo wiadomo, JDG to jest rok czasu, zgadza się? Jednoosobowa działalność gospodarcza. Minimum rok czasu musi być wprowadzone. A przy umowie o pracę ten 3-miesięczny okres. I załóżmy, no... Jest ta ostatnia podwyżka stóp procentowych. Jak bank liczy? Czy bank policzy ten czerwiec, czy on weźmie sobie, załóżmy, maj, kwiecień, marzec? Znaczy tak, zdolność jest liczona na podstawie stóp, które są obecnie, tak? Czyli teraz już liczą tą stopę referencyjną 6%, ten WIBOR 6,74, tak to już oni liczą na podstawie tego, czyli realne oprocentowanie tam wynosi ponad 8%, tak? No bo trzeba doliczyć jeszcze marżę, która wynosi w niektórych bankach nawet ponad 2%, więc masz oprocentowanie. Wciąż jeszcze 2%? Tak, tak. No, część banków naprawdę, banki też nie wiedzą co robić, bo to jest po prostu niespójne działanie rządu z Radą Polityki Pieniężnej, więc banki sami nie wiedzą co robić i teraz no, niektóre banki podwyższyły też chcą marżę. Chcą się zabezpieczyć. Chcą się zabezpieczyć, dokładnie. Więc i kalkulatory też są na bieżąco zmieniane. Także teraz, nie wiem, czy też każdy bank zmienił już. Czyli przy każdej podwyżce stóp procentowych na bieżąco jest aktualizacja tych kalkulatorów. Tak, no w miarę możliwości, tak? Ale no powiedzmy tydzień czasu i praktycznie już teraz wszystkie banki już zaktualizowały właśnie swoje kalkulatory. Doliczenie zdolności. To teraz w takim razie, wiadomo, większość osób jednak zarabia te 3-4 tysiące netto na rękę, to i tak jest dobrze, bo są osoby, które zarabiają i mniej. I teraz na jaki kredyt, w jakiej wysokości oni mogą liczyć? Znaczy wiesz, no to i tak ostatnio tak przeliczałem sobie,
no taka rodzina 4 plus 4, no to powiedzmy, no to około 400 tysięcy tak dostaną. Tak? Czyli no, jak mają już po 4,5, tak liczyłem ostatnio, to żeby dostać, czyli liczyłem 4 sobie, plus 4. Że jak masz 4,5, 4,5, to mniej więcej te pół miliona dostaniesz. Czyli załóżmy, jak ja miałem ostatnio klienta, który chce wziąć kredyt i on zarabia tam 2800 netto na rękę, no to on pewnie może liczyć tylko na poniżej 200 tysięcy, coś takiego. Słuchaj, nie wiem, mniej. Czy coś koło 100 wyjdzie, bo tak naprawdę przy najniższej krajowej tak naprawdę na nic sobie nie możemy pozwolić. Bo tutaj kalkulatory no, tam wyrzucają, że tak powiem, error. Czyli można powiedzieć, że diametralnie ta zdolność Polaków spadła. Spadła, to tak naprawdę, to mówię, co my dzisiaj rozmawiamy, a ktoś by przyszedł do mnie za 2 tygodnie, to nie wiem, jak to w ogóle też będzie wyglądało. A powiedz mi, Jerzy, czy załóżmy, bierzemy analogiczny okres 2021, wiadomo, że to był kulminacyjny rok, gdzie ta konsumpcja była bardzo wysoka i na zakup nieruchomości, i na zakup samochodu, wszystkiego, bo Polacy byli zamknięci w 2020 roku przez ala COVID numer 1. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. I czy ty zauważyłeś, można powiedzieć, tendencję spadkową? Znaczy tak, w tym momencie, słuchaj, no to większość kredytów to jest właśnie albo jakieś dokończenie inwestycji swoich, tak, czyli jakieś budowa domu, dokończenie, nie wiem, wykończenie nieruchomości, natomiast takich zakupów od dewelopera to powiem Ci, dawno już nie miałem, albo zakupów z rynku wtórnego. Bardzo rzadko się to trafia. No bo jednak ja zauważyłem wcześniej, czy to nawet nie był 2020, że większość osób kupujących nieruchomości z rynku pierwotnego, ale i też w 50% wtórnego, były to osoby kredytujące się, osoby młode, przecież były osoby 22 lata, 23 lata. Miałem osobę, która miała 19 lat klientkę, tak? Brała kredyt i dostała ten kredyt, tam około 200 tysięcy. I teraz, Jurku, jak myślisz, w jaki sposób to się przełoży no, na całą tą branżę nieruchomości, na ten rynek doradców kredytowych, agentów nieruchomości? Znaczy wiesz, no teraz to co patrzę po kolegach z branży, no to po prostu część już nie ma co robić po prostu. No. Czyli jednak myślisz, że będzie... Nie, no jest spadek, no jest ewidentny spadek no, wszystkiego. Czyli na rynku zostaną po prostu najlepsi. Dokładnie. Ja też tak uważam, że w branży pośrednictwa, sprzedaży nieruchomości są najlepsi. Osoby, które tylko były, aby być, bo może sprzedam, może mam szczęście. Nie, Eldorado na rynku nieruchomości się skończyło. Nie ma sprzedawania mieszkań od wstrzyknięcia palca. Może to i dobrze, że pojawił się już rynek kupującego. Może Polacy będą mieli, można powiedzieć, możliwość zakupu nieruchomości za mniejszą kwotę. Już to teraz się dzieje. A jeśli chodzi o wzrost stóp procentowych, to wiadomo, nic nie trwa wiecznie, Jerzy. No, także no, czekamy, co będzie dalej. No, czekamy, no. Może zadzwonimy do Glapińskiego, spytamy się. Tylko nie wiem, czy będzie w stanie odebrać telefon. On jest zapracowany. No, ja trzymam, jestem zapracowany. To, co właśnie wspomniałeś, że brak porozumienia pomiędzy NBP, Rada Polityki i bankami jest widoczny, bo wczoraj czytałem artykuł Rosatiego, gdzie on jasno stwierdził, że po prostu nie ma współpracy pomiędzy tymi instytucjami. I to działa na niekorzyść naszą. No tak, no też jeszcze wybory, pamiętaj, no to dużo, dużo zmiennych, tak, więc no ale to już jakby... Jerzy, to ja bym tutaj jeszcze prosił Ciebie o takie podsumowanie. Jerzy, w takim razie, czy mógłbyś mi powiedzieć, bądź bardziej tutaj dla widzów, coś dodać od siebie, co korzystnie przełoży się na podejmowaną decyzję przez osoby i w którym kierunku oni powinni iść? Jeśli mają ten kredyt, bądź może chcą wziąć ten kredyt hipoteczny. Okej, czyli taka pigułka. Tak. Rozumiem. Dobra, no to słuchaj, pierwsza sprawa, przeanalizować swoją zdolność kredytową, swoje potrzeby, swój budżet. Ile możesz poświęcić na tą ratę kredytową. Wtedy no ale proponowałbym skonsultować się z doradcą kredytowym, ekspertem kredytowym, żeby po prostu dobrać i sprawdzić w ogóle swoje możliwości. Jak to po prostu by wyglądało. No i teraz tak, oprocentowanie stałe czy zmienne. I tutaj to w zależności od tego, czy masz stabilny dochód. Jeśli masz stabilny dochód, nie planujesz wziąć tych wakacji kredytowych, no to ja bym raczej szedł w oprocentowanie stałe. Jeszcze załóżmy, że będą kolejne podwyżki, to w gruncie rzeczy może się opłacać.
W innym przypadku, tak, czyli niestabilny dochód, potrzeba wzięcia tych wakacji kredytowych lub masz działalność gospodarczą, będziesz optymalizował te podatki, będziesz miał mniejszy dochód, więc wtedy no, brałbym te zmienne, tak, bo powiedzmy jak to za 2 lata spadną te stopy, zwłaszcza patrząc na przyszłe wybory, więc różne rzeczy mogą się cuda dziać. No i co? I tak naprawdę tyle. No, jeśli co, to możemy jeszcze zrobić. No, przeanalizować z ekspertem po prostu. No. Dokładnie, jestem tego samego zdania, czyli załóżmy, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie iść do osoby, która posiada tylko jeden produkt sprzedaży i załóżmy, jakiejś tam wielkiej prowizji z tego nie dostanie, czy chcecie pójść do osoby, która zależy jej na tym, żebyście jak na najlepszych i korzystniejszych warunkach uzyskali ten kredyt. Z mojej strony to wszystko, jeśli uważasz, że ten materiał w jakiś sposób Ci pomógł, ta informacja jest przydatna, jak najbardziej udostępnij ją dalej. Oczywiście, tak jak za każdym razem mówię, przefiltruj sobie. Może zapoznaj się z innym, bo może się z nami do końca nie zgadzać, ale jednak my przekazujemy informacje z rynku, co tak naprawdę się dzieje, w którym kierunku zmierzamy. Jerzy, ja dziękuję Ci za poświęcony czas, że zgodziłeś się wystąpić tutaj w tym materiale, bo jednak zależało mi na tym, żeby ta wiedza w jakiś sposób się pojawiła. Z tego względu, że dużo osób pyta, co to się dzieje, więc no, będę starał się odsyłać po prostu ich do tego kanału. No jak coś, to słuchaj, zawsze można do mnie zadzwonić, porozmawiać, przeanalizować, spotkać się. No i tak jak wspominałeś odnośnie tych prowizji, ja dostaję za uruchomiony kredyt, więc zależy mi tak naprawdę tak samo jak i Tobie, żeby ten kredyt wyszedł. Dokładnie, to przecież nic nie kosztuje. My mamy płacone za efekt, za wynik. Jasne. Jerzy, dziękuję Ci jeszcze raz. Dzięki, Robert. Trzymajcie się, cześć.